Kolejny ruch. Wyrażenie zgody na zdjęcie w projekcie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ulicy Brojarzy 21 w Krakowie na rzecz najemcy Iryny Bujanowskiej zastosowanie bonifikaty 70%. Druk nr 899, drugie czytanie, nie było poprawek ani autopoprawek. Stwierdzam, że rada odbyła drugie czytanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 33 osoby za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada odbyła. Przyjęła druk nr 899. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na oddanie użytkowania wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków w Porządku Krakowie przy ulicy Bogucianka 2 wraz ze sprzedażą położonego na niej budynku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Druk nr 905, drugie czytanie, nie było poprawek ani autopoprawek. Stwierdzam, że rada odbyła drugie czytanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały według druku nr 905? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 32 osoby za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 osoba nie brała udziału. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę na druku nr 35. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na sprawę tworzy przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiąca własność gminy Miejskiej Kraków położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Świętego Krzyża 3 wraz z sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz ustalenie wysokości bonifikaty. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 913, nie było poprawek, ani autopoprawek. Stwierdzam, że rada zgodzi na czytanie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 31 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę według druku nr 913. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na sprzedaż przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym stanowiącego własność gminy miejskiej Kraków położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Blich nr 6 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenie wysokości bonifikacji. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 915, drugie czytanie. Nie było poprawek, nie mamy poprawek. Stwierdzam, że rada odbyła drugie czytanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały według druku nr 915? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 32 osoby za. 0 przeciw. 0 wstrzymujących się. Stwierdza, że rada podjęła uchwałę do druku nr 915. Kolejny. Wyrażenie zgody na sprzedaż drodze przetargu miejskiego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiące własność gminy Miejskiej Kraków. Położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Krowodeckiej nr 49 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu budynku. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 916, drugie czytanie. Nie było poprawek ani autopoprawek. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę. Stwierdzam, odbycie drugiego czytania, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w tym druku nr 916? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik.
30 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna wyrada podjęła uchwałę dokumentu nr 9.16. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na sprzedaż zgody przetargu miejskiego nieograniczonego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym własność gminy miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkania przy ulicy Lasewicy nr 35. Wraz ze sprzedażą łamkowej części budynku gruntu pod budynkiem. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 917. Tak, Krakowice. Drugie czytanie. Nie było poprawek ani autopoprawek. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w grupie nr 917 przy ulicy Rakowieckiej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę, głos. Dwadzieścia pięć osób nie. 0 przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę według druku nr 917. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2013 roku. Wynik opłaty w wysokości 90%. Upłaty rocznej ustalony jako 0,3% ceny nieruchomości trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Siedziny Krakowa przy ulicy Józefińskiej 14. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 918. Nie było poprawek, ale na to poprawek. Stwierdzam, że rada odbycie drugiego czytania. Przystępuję do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o głos. Dwadzieścia siedem osób za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę według druku nr 918.